Tak, witam Was ponownie ze stacji narciarskiej Cięcia. Wiśle ma minusę. Dzisiaj do odmiany skutury 26 grudnia 2021 Święta Świętego Szczepana. Zobaczymy, jak tu dojdziemy. Tak, Cieńków, a tam już są dali klepki. Piękny widok. Jest na jakiejś chyba nieczynnej trasie jeszcze. Nie wiem, nigdy tu nie jeździł. Na skiturach oczywiście. No, ta górka tutaj trzeba iść za kosami. Jest widoczek? Jest. Klepki tam widać. Dzisiaj ludzi sporo na skokach. Dlatego wybrałem skitury. Ja. No to wychodzę. Tutaj. To chyba kiedyś była trasa na narciarsku. Ale tam są drzewa składowane. Ale nie wiem, który czy wyżny, czy niżny, czy pośredni. To takie to nazwy tutaj są. Ja, tak to tu wygląda na Cieńkowie. Który jechał rowerem, to była rajda. I to było w tym roku. Ja w poprzednim filmie zapowiedział, że to było zeszły rok, a to było w tym roku. To tak, czasko to skitury. Wiem, nie są to jakieś skitury, że tak powiem, pierwszej nowości, ale jeszcze dopiero uczę. Takie dobre skitury to kilka tysięcy kosztuje. Ja je kupił wtedy, że już zdenerwowany jak stoki zawsze. Kurde, teraz w tym sezonie może być co innego. Żeby mnie jeszcze nie zamknęli fałki. Jutro idę do doktora. No po tym pobicie, kurczę. Cholera. Ludzie z lepiej, że jest dobrze. Jutro rano się tak niepewnie obudził. Ale na skóra i zawsze pojechał. W końcu trzeba zaczepnąć świeżego powietrza, nie? Żarcia, że jak już nie brał, z tego względu, że tam na samochanej po prawej stronie, nie widzicie tego, tam jest knajpa. Ale tu się będzie spędzać po okolicy.
Tak, ten Kraczynkowski. Jeszcze idę tam. Ja wiem, powinienem coś ściepać, ale to na daleko. Jaki tu jest zamiast. Taki chałupki pasterski. Znowu. Tak, drugi szlak. Czynkowa. Mróz, mróz, mróz. Szlakiem dali, dali. Cieńków pośredni. Tak, tutaj do tej chatki Brzech doszedł. Biera się stąd, bo już się zaczyna troszkę ćmić. Widzicie, jest zachód słońca, zachód klary. Tam jest jakaś Baranio Góra. Tu jest od tej chatki, tu można dojść właśnie ku tej drodze na Gawlasi. Malinowska skała, żółty szlak. Ja tu w lecie jechał na kole. Tu na tej huśtawce, że się huśtał, ale był plan, żeby dojść do tej drogi, ale z racji tego, że chwyta dość solidny mróz, bez tuż moje nagrania nie są takie fajne, a i też nie chcę zamarznąć w górach. Co prawda mam taki coś, że dostał od szefa, to jest moja firma, ładowarka mam ze sobą, powerbank, także no. Ale też nie będę ryzykował, bo słuchajcie, takie ryzyko się nie zawsze opłaci. Także biera się stąd. No, pewnie zaraz się rozładuje. Ale słuchajcie, jazda w takim głębokim śniegu, a na stoku to jest kurde całkiem inna bajka. Ciągłe foki. To dlatego, żeby też szybciej być, nie? Na miejscu. Teraz pozór, żeby też nie skręcić nogi w kolanie, bo łoje runie. Już na niedaleko stoku. Zdjąłem oczywiście foki, zjechałem. Gipko to poszło. No cokolwiek widzicie, zjeżdżą po tym stoku, kaj brzech wychodził. Ja wiem. Mróz torpeduje dzisiejsze nagrania. Nie wiem, czy to widzicie. Tu była rajza na kole. Zlubo mi się ten śmig. No, zupełnie inna technika jazdy po głębokim śniegu. Ale ćwiczenie do nóg po COVID-zie fenomenalne. Mógłby zjechać po stoku, ale tam po teraz wraca uwagi. Więc raczej nie byłoby to wskazane. Przecież tam by było światło, a tutaj jest trochę gorzej. Ale zaraz będzie lepiej. Dobra. Tam nie wiem, czy cokolwiek widzicie. Auto już idzie, ja już też się biera do chałupy, cześć, czołem i do zaś.